O, słuchajcie, tu przyniósł znajomy mi Radmora, żeby tak, wymienić wtyczki od tylnych głośnikowych. Od przednich głośnikowych, bo ta, co jakieś nowe takie załatwił. I tutaj nie grały tyły, ale już znalazłem, czemu nie grały tyły. Słuchajcie, te tyły nie grały, bo tak komuno zajeżdża tutaj trochę w tym sprzęcie. Słuchajcie, patrzcie. Jest rezystor od drabinki, od głośników. To jest przód tyłu. Po prostu pękł. Tu siedzi normalnie koniec jeden wlutowany, tutaj pękła nóżka, był oderwany. No to zaraz będziemy to lutować. No i do wymiany są te właśnie te ojejku, wtyczki od głośników. A może nie będzie widać. Dobra. Tak, żeby nie ciąć, bo ja nie mam czasu na te filmy w YouTube, no niestety, no sorry, wybaczcie, ale to tak jest. Wszystkie przesyłki z ostatniego odcinka pojechały już, także mam nadzieję, że na jutro już będą u klientów. Dobra, ja tutaj muszę przylutować ten przewód, znaczy ten opornik do tej nóżki. Tak, najpierw pocynować. No. Ale dojście tutaj jest no super. Tu jest normalnie, wiecie co wam powiem, jest super. Jak ja mogłem kiedyś się lubować w tej unitrze, nie wiem, naprawdę nie wiem. Przecież tu nic nie jest pomyślane. To w sumie Radmor to chyba nawet nie wniczył unitra. Dobra. Sprawdźmy, czy się trzyma. Się trzyma. Sprawdźmy, czy gra. Gra i się nawet ścisza, nie tylko gra. Przebarwione dźwięki. Gdzieś tu antenę miałem, kawałek antenki od. O, mieliśmy kawałek jakiegoś druta w antenkę FM. O, co się dzieje? Ten jest lepiej, to gorzej. Chwileczko grałby. Dobra, gra. Grają tyły, okej. I teraz tak, muszą być dwa tyły zapięte, tak wychodzi ze schematu. Bo jak odepnę jeden, nie gra nic. Muszą być dwa tyły zapięte. Mamy przód, mamy tył. Mamy przody.
25-6 maksymalnie na termometrach. Odczuwalna nie przekroczy 20. I mamy tyły. Mamy przody. I teraz tak, podłączmy tyły. Tyły, ok. Tył, tył. I przełączmy, jest tył. Głośniej, ciszej. Jest ok. To straszne zakłócenie mam. O, bez anteny jeszcze lepiej odbiera. Przód i teraz wyciszmy tył. Ok, tu się trzyma już. Tył, przód. Dobra. Wszystko gra. Tylko jeszcze teraz te... końcówki od... Dobra, to tutaj już jest wszystko prolutowane, to możemy to zakręcać. Tyle rozkręcania, słuchajcie, żeby dojść do jednego przewodzika. Do jednego opornika, który odpadł. Poskręcajmy go sobie teraz. Obiecałem, że nagram. To nagrywam. I... Okay. I tyle śrubków. Co tu kurde, gwintów nie ma? Nie, to śrubka. Same, aha, to są dłuższe. Przez panel przedni są troszkę dłuższe. Dobra, to żeby nie zanudzać, to może troszeczkę pogadamy na temat radmorów i ich cen. Bo to, co się dzieje w tej chwili na rynku, to jest masakra. A szczerze, sprzęt nie jest warty nawet 200 zł. Nawet 100 zł, to ciężko bym musiał się zastanowić, czy wydać jest sens za radmora 5102. Ten jest akurat TE, końcówka. Ceny są naprawdę, kurde, jak popatrzyłem, to żal mi tych ludzi, którzy tyle za to płacą, no i tyle za to chcą, nawet jeśli ktoś to odnowił. Ja rozumiem, za co jest ta cena. Za odnowienie, za po prostu remonty. One były tak wadliwe, taki badziew, że to się w pale nie mieści. Żeby go zrobić tak, żeby on grał, to faktycznie ta cena może skoczyć do 1000 zł. Bo osobiście bym nie odnawiał, nawet za 1000 zł bym nie chciał go do odnowienia, takiego radmora. Jeśli by policzyć czas odnowienia i czas po prostu napraw, co trzeba wrzucić w takiego radmora, to się nie dziwię, że 1000 zł, ale to tylko wyłącznie osoba, która to naprawia, to powinna tyle wziąć, albo i więcej powinna wziąć. O, mamy nowe. Stare też są całe, tylko coś tutaj mu wypada. Ja bym to tylko wkleił i się nie bawił ze sprzęcie PRL-u.
No ale to nic. Wymienimy. Wymienimy. Te nowe to też nie nowe, bo źródłowane. Ale... Dobra. Weźmy sobie to plus. Jaja. Nie wiem, czy te nowe to będą dobre, czy to nie będzie to samo. A tylko się nadłubiesz. Test od dziurki. O. Dobra. Jeszcze ten smród starej Kalifornii. Pamiętacie? Kiedyś jakoś ta Kalifornia inaczej śmierdziała niż teraz. Jakiś taki miała zapach taki inny. Teraz robię to wszystko takie kurde higieniczne, że to niby nie szkodzi, niby nie tego, a tak naprawdę to... Wszystko ze zbiegiem czasu schodzi na psy. Z jednej strony niby się miniaturyzacja rozwija, a z drugiej strony... Oszczędność jest na materiałach taka, że... A, jeszcze minus. Stary. Jest tu. Gdzie są szczypce? Słuchajcie, siedziałem, robiłem tą unitrę. Pamiętacie, chyba ze dwa lata na YouTube to była praktycznie sama unitra, nie? Filmów. I szczerze, wszystko to, co było zrobione, rozdałem. Nie to, żebym sprzedał, po prostu oddałem. Część tam nie powiem, no się sprzedało. O, te ściślej chodzi. No to dobra, to jak te jest ściślej, to jest to tak samo zrobimy. Ten drugi też jakiś taki niewydarzony. Klient przyniósł, więc wymienię. Żeby nie było, że... Ale badziew, on już się oberwał. Minus. Plus. Plus. Kurwa, kabel na styk, wszystko powiązane. Ach. Tak ma być. Czysta procent normy, kurde. Za czasów PRL-u z metra przewodu robili 4. A w
budownictwie z jednego bloku przy okazji osiedle domków jednorodzinnych powstawało w trakcie budowy jednego bloku. To były czasy. No, może się uda mi to jakoś tutaj wyciągnąć, tak żeby... Dobra. To zlutować. Ja pierdzielę. Dobra, dosyć tego narzekania. Zrobimy jeszcze te końcówki, poskręcamy i sprzęt będzie do odbioru. No to można nazwać sprzętem, słuchajcie, no to by trzeba zacząć. Ja wiem, że teraz się posypie hejt na mnie i będzie w chuj łapek, kurde, pod tym filmem, nawet choćby za to, że właśnie... No właśnie, jak tu jest jakiś tam cenzor, to niech włączy nagrywanie, ja powiem, kurwa Macin, już niech będzie miał to nagrane i będzie pozamiatane i... A nie... no, już będzie mógł sobie iść do domu, nie musi oglądać do końca tego filmu, także... Bo to naprawdę jest drażniące sprzęty, że tak powiem. A drażniący też są co niektórzy widzowie. O. Którym się nie podoba czasami, jak coś tam zaklnę czy coś. Nie no, tutaj trzeba coś będzie dorobić, no. No nie wierzę. Gorszego łamu to nie widziałem, ale... Że tak powiem, wspomnień czar. Ja miałem wyjąć gniazdko, a nie rozsupływać całą wiązkę. Okej, siedź. Sprawdźmy tylko, czy tu żadnych kurde nie ma. A siedzi te, te nowe. Tak samo siedzi, jak i te stare. Nie. Siedzi tylko. Ja ze słabo wcisnąłem. Dobra, tu jest wszystko ok. Skręcamy, składamy. Powiem tak, nie jest to sprzęt moich marzeń, od razu wam mówię. Przede wszystkim jest tak, te pseudo kwadro, to żadne pseudo kwadro, tylko szeregowo połączone dwa głośniki do mostka, do równolegle, czyli te dwa tyły chodzą w przeciwfazie do przodów. Mało tego, ogranicza to bas, dlatego ma takie na korektorze przebarwienia basu. Jak podłączysz cztery głośniki, to masz mniej basu w pokoju, bo pracuje to w przeciwfazie. Fakt, że o dwa razy ciszej, no bo jeśli oporność tylnych głośników jest dwukrotnie się zwiększa, no to będziesz miał cichsze tyły, czyli, ale to można sobie właśnie, jest po to właśnie ta drabinka, która była urwana, żeby sobie to wyregulować, nie? To jeszcze mało tego, masz takie właśnie zniekształcenie w postaci przeciwfazy głośniku. Dobra, podłączmy te gniazdka, które były wymieniane. Czyli to były przody wymieniane. Ok. Włączmy. Przody są głośniejsze, bo pracują równolegle, nie?
Dobra, jest tylko przód, nie? Przód i tył. I teraz musimy podłączyć dwa tyły. Bo jeden nie zagra. A tyły dwa zagrają. I zobaczcie, trzeba dużo zrobić głośniej. O, teraz jest głośniej. Jeszcze jakieś dziwne, ale to są z anteny, bo bez anteny to odbiera teraz. Archa wyłączymy. Jezu, co tu się dzieje? Dali Bóg, to jest pseudo, kurde, kwadro. Jakieś takie same. No. Tak, jak balansem zrobię, no to wtedy się przestanie to sumować. Tył. Coś tu potencjometr ci trzeszczy. Dobra. Przód. Potencjometr jak potencjometr, ale... O. Uważam, że jest sprawny. Jak na te lata tego dziadka, to by było na tyle, słuchajcie. Ja wiem, że mi tutaj jeszcze mało tego, że YouTube wydnie tą muzykę, to już pół biedy, nawet nie wiem co to za muzyka, bo to radio. Sobie przetestowałem. Końcówki te wymienione, te gniazdka. Drabinka rezystorowa od wolumę działa już. Wszystko gra. Pozdrawiam. Nie polecam.